Na czym polegają te limity gwarancyjne przyznane Gdańskiej Stoczni Remontowej i co one oznaczają dla stoczni jako producenta promów dla spółki Polskie Promy? Przede wszystkim rozwiązania, które zaoferowaliśmy, które udało nam się razem ze stocznią złożyć, tak? Bo to jest kilka instrumentów, które możemy wykorzystać właśnie na potrzeby finansowania budowy statków. Dla nas jest to niezmiernie istotny projekt, w którym chcieliśmy wziąć udział, ale też i pomóc przede wszystkim stoczni, żeby ona mogła w sposób bezpieczny, jeśli chodzi o finansowanie w postaci gwarancji, tudzież pozyskiwania kredytów płynnościowych na realizację tego kontraktu, żeby ona mogła bezpiecznie i skupić się tylko i wyłącznie na tym, co robi najlepiej, czyli na wykonywaniu kontraktu. Dzięki tym instrumentom sama stocznia będzie mogła wykonywać kontrakt, a banki skorzystają z tego, że KUKE przejmuje ryzyko na siebie w znacznym procencie i dzięki temu będą chciały zaangażować się do finansowania właśnie tego przedsięwzięcia. A jak w ogóle KUKE postrzega ten kontrakt na promy ROPAX w kontekście swojego rozwoju czy swojej oferty właśnie wspomagania polskich przedsiębiorstw? Jak popatrzymy sobie na to, jaki jest nasz wkład jako tej Agencji Wsparcia Eksportu w ogóle w branżę stoczniową, to już od lat bardzo ją wspieramy. Branża jest dosyć kapitałochłonna, czyli każdorazowo kontrakty, które są podejmowane przez stocznię, wymagają dużej pojemności, czy to gwarancyjnej, czy właśnie pojemności takiej kredytowej. Bo wiadomo, że statki są budowane na zaliczkach, tak? Ale czasami jest wymagane to, żeby to był istotny wkład operacyjny, tak? Danej stoczni, w związku z czym bardzo istotne jest zapewnienie tego finansowania właśnie operacyjnego, tak? Ten working capital, który tak zwany w naszej branży, który jest podstawiany przez instytucje finansowe, a instytucje finansowe często podchodzą dosyć selektywnie do finansowania samego sektora i podmiotów tworzących ten sektor. W związku z czym nasza obecność uwiarygadnia jednocześnie samą transakcję, zdejmuje znaczną część ryzyka, więc banki chętniej, tudzież inne instytucje finansowe chętniej angażują się w tego typu przedsięwzięcia właśnie finansowania. Nie tworzą dzięki temu rezerw, tak? Jak gdy my przykrywamy swoją gwarancją takie finansowanie. I dzięki temu obie strony są zadowolone i te kontrakty mogą być realizowane. W związku z czym my swoimi działaniami dosyć intensywnie poszerzamy tą pojemność finansową dla branży stoczniowej.